Może ja poczekam na tą ucztę. Szanowny Panie Marszałku, Pani Marszałek, Wysoka Izbo, drodzy koledzy, koleżanki, szanowni posłowie. Opozycja próbuje wykorzystać to, że minister Przemysław Czarnek, polski rząd wspiera fundację, stowarzyszenie. Atakowanie takimi argumentami z waszych ust to szczyt hipokryzji. Rozgoryczeni jesteście tym, że za waszych rządów wszystko było wysprzedawane, że Polacy nie mieli żadnego wsparcia i musieli sobie radzić sami. Szanowni Państwo, podczas rządów opozycji straciliśmy polskie koleje linowe. Był zamach na polskie lasy i próba sprzedania polskich linii lotniczych oraz Lotosu. Każdy element polskiej gospodarki byliście gotowi sprzedać dla własnych korzyści. Nawet polska muzyka była wysprzedawana zagranicznym mediom i wytwórniom. Sprzedaliście grechutem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z premierem Mateuszem Morawieckim nigdy nie pozwoli na to, aby jakikolwiek element polskości został sprzedany i zapomniany. Dziękuję bardzo. Do tej pory musimy naprawiać błędy lata temu. Dziękuję bardzo. Proszę pani poseł Gabriela Lenartowicz.